Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Nie, dzisiaj nie będzie o konwencji lewicy, ale też będzie o lewicy. Na Facebooku zagłościł taki głos y, dwóch lasek. Jedna to jest Martyna Kaczmarek, druga to jest Paulina Zagórska. Obie są feministkami. To znaczy no jedna deklaruje się wręcz, że jest feministką i tak naprawdę w sumie nie mam żadnego pojęcia, czym się zajmuje. A Kaczmarek jest projektantką modową, chociaż szczerze mówiąc, też widzę bardziej działalność polityczną, a nie pracę. No ale pracę ma. Dlaczego to zaznaczam? Dlatego, ponieważ wielu wielkich Polaków patriotów zarzuca, że he, he, ale ci wszyscy aktywiści to nic nie robią i własnej roboty nie mają, no to widzicie, tutaj mamy 50 na 50. Okazuje się, że niektórzy aktywiści faktycznie pracują w uczciwej pracy. Szok, nie? Ale po co właściwie ich wspominam i ten cały post, który sobie zaraz przeczytamy? Ponieważ myślę, że po tak długim czasie warto jest poruszyć temat tych wszystkich bannerów. Wiem, że ten temat poruszały różne konserwy, rozpływały się: jakie to jest wspaniałe i super! Poruszały go także wszystkie lipki, i z kolei one rzucały gromy na prawo i lewo jak tak można. Tutaj mam akurat podejście typowo feministyczne, a moją opinię. Pozwolę sobie zaprezentować później. Najpierw jedziemy z tekstem 40 tysięcy godzin pomocy psychologicznej lub 1620 tygodni turnusów rehabilitacyjnych, tyle 5,5 miliona złotych. Tak 5,5 miliona złotych do 1 lutego kosztowały antyaborcyjne billboardy razem z tam babka we współpracy we wspaniałym i odważnym domem mediowym bla bla bla. Policzyłyśmy koszty kampanii prowadzonej od listopada. Wiecie, co ja mam wrażenie, że raczej nie policzyłyście, tylko zleciłyście, ponieważ dom mediowy tak działa, że zlecacie mu wykonanie konkretnej roboty, a wy tylko za to płacicie. ale to, to tak na marginesie. W przestrzeni publicznej przez Fundację Nasze Dzieci Kornicy i przeliczyłyśmy je na realną pomoc, która mogła być przez nie udzielona i którą notabene ta fundacja teoretycznie ma w swoich celach statutowych: roczne wyżywienie 4655 dzieci, wypożyczenie 4702 specjalistycznych łóżek. 1640 tygodniowych turnusów rehabilitacyjnych, 40 tysięcy godzin pomocy psychologicznej, zakup 1868 wózków dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Tak wygląda ProLife w praktyce. Miliony wyrzucone na nikomu niepotrzebne plakaty w miejsce faktycznego wsparcia, które i tak potrzebują polskie dzieci i ich rodziny. Ochrona abstrakcyjnego życia w miejsce pomocy tym, którzy naprawdę żyją. W ostatnich tygodniach kampania przybrała... Na sile. Estymacje kosztów billboardów, które pojawiły się w lutym i w marcu, poznamy w niedalekiej przyszłości. Nie zostawimy tej sprawy samej. Trzeba głośno o tym mówić. Możecie na nas liczyć. Hashtag płodopropaganda. Korwinistom na pewno już się uruchomił. I co, do czyjegoś portfela zaglądasz, lewaku? I wiecie, po części się z nimi zgadzam, ponieważ jakbyśmy tak mieli liczyć na hajs, ile takiego lewicowego przekazu pojawia się w programach na przykład, które kosztują, których puszczenie normalnie kosztuje kupę kasy, ale dlatego że jest potentat e, przywaciarz i sobie życzy puszczenie takiej treści na przykład poprzez swoją stację czy poprzez swoją gazetę, no to to ma, że tak powiem, wrzucone w koszty działania. Gdybyśmy mieli podliczyć na podstawie cennika tych wszystkich celebrytów Którzy wychwalają konkretną ideologię, a wychwalenie konkretnego przedmiotu, programu czy zrobienie jakiejkolwiek reklamy przez nich kosztuje naprawdę grube, poważne pieniądze, których normalny człowiek nigdy w życiu nie zobaczy, no to podejrzewam moi drodzy, że wyszłoby co najmniej 10 razy tyle jak nie więcej. Ale nie skupiajmy się na forsie, skupmy się wyjątkowo na działaniu, ponieważ, moi drodzy, działanie tutaj jest dosyć ciekawe. Obserwujemy zabieg propagandowy propagandowy na tej samej zasadzie, na której na przykład jest propagowana konkretna ideologia za pomocą konkretnych mediów, czy też propagowana jest yy, konkretna usługa bądź konkretna wizja ustroju. Aktualnie mamy na tych plakatach propagandę uczuć. Dlaczego uczuć? Ponieważ propaganda autorytetu, jeśli chodzi o tą konserwatywną stronę, jeśli chodzi o tę stronę pro-life, nie działa. To znaczy, wyjaśnijmy sobie, w ogóle propaganda autorytetu na dzisiejsze realia działa słabo, żeby nie powiedzieć właśnie, że nie działa w ogóle. Dlaczego? Ponieważ zakłada, że gość, który jest właśnie tym autorytetem, który propaguje konkretne podejście, faktycznie jest autorytetem nie tylko nadawcy treści, ale i odbiorcy. Przykładowo, jakiś tam celebryta propagujący jakąś tam sieć telefonii komórkowych, że niby fajna usługa, że super spoko i w ogóle, jest autorytetem, który być może skłoni do wykupu pakietu jakiegoś gościa, który go zna, który go kojarzy i który go kojarzy przede wszystkim pozytywnie. Ale jest to czysto wyrzucenie pieniędzy w błoto, jeśli dany człowiek kojarzy go z typowego tylko widzenia, nie interesuje się jego osobą, nie interesuje się tym, co ma na co dzień do przekazania, trybem jego życia itd. itd. Dlatego, na przykład sieć telefonii komórkowej, która propaguje swoje usługi za pomocą celebrytów, ma teraz gorsze wyniki niż sieć telefonii komórkowej, która reklamuje jednym gościem, ale sytuacja Komicznymi, ponieważ ci drudzy używają uczuć, i tutaj dokładnie tak samo w tych plakatach są stosowane uczucia. Plakat z sercem jest to typowa symbolika symbolika, która sprowadza całe macierzyństwo do obdarzania z dziecka, które jest w łonie miłością ponieważ mamy właśnie tą macicę w kształcie serca. Oj lepsze, ale ja tego tak nie odebrałem, no nie odebrałeś ty, ale większość ludzi działa na podstawie prostych skojarzeń. Serce jest międzynarodowym symbolem miłości. Dodatkowo zwróćcie uwagę, jakie są kolory. Kolory nie są ostre, nie są jaskrawe, żeby wywołać skrajne emocje, tylko kolory są właśnie takie wyblurowane. Cały kontrast jest właściwie wygblakły, dosłownie taki rozmemłany, nijaki, z tego powodu, żeby wywołać jak najbardziej łagodne emocje. A całe tło jest białe, czyli innymi słowy, nie ma nic, od razu cały widok skupia się w samo centrum plakatu, w centrum serca, gdzie spoczywa kto. Dziecko. I powiem wprost: sam pomysł wykorzystania tego plakatu, ponieważ to nie jest plakat stworzony z myślą o tym, żeby być pro-life, tylko to jest plakat pewnej, bodajże, rosyjskiej, wschodniej w każdym razie, autorki, jest majstersztykiem. Na początku nie było żadnego komentarza dodanego do tych plakatów, nie było żadnej uwagi, po prostu zwykłe dziecko na białym tle, nic więcej. I szczerze, do tego momentu zgadzam się z Szymonem. Raz tutaj, według mnie, nie gada bzdur. Ataku na takowy plakat nie dało się obronić, jeśli chodzi o postrzeganie publiczne. Według opinii publicznej, na ogół dzieciom należy się wyjątkowa ochrona. Naprawdę mało ludzi dzieci nie lubi. Wobec tego, jeśli ktoś niszczy wizerunek dziecka, to wywołuje to skrajne emocje, nawet agresję w pewnym momencie, ponieważ jesteśmy zszokowani. Jest to po prostu nasz genetyczny instynkt zachować potomstwo za wszelką cenę. I wiecie, gdybyśmy skończyli na właśnie takich paru plakatach w każdym mieście, to by wszystko było ok. To znaczy, ta cała kampania by została odebrana pozytywnie, osiągnęłaby sukces i rzeczywiście byłaby brana na serio. Tylko, jak dobrze wiecie, niestety, ale nie ma czegoś takiego dla większości Polaków jak umiar, i wkrótce te plakaty zaczęły być wszędzie. Mało tego, doszedł następny plakat plakat, który wygląda jak zdjęcie płodu z opisem Mam 11 tygodni. I znów, jakby ten plakat zastąpił w niektórych miejscach art z dzieckiem, to wszystko by było spoko. Bodajże pięć banerów serduszkowej macicy na miasto, trzy zmienione na ten yy, zdjęcie płodu, mam 11 tygodni i wszystko by było okej. Okay. Tylko wiecie, te plakaty zaczęto montować wszędzie po dwa, po trzy, w ogóle się nie przejmowano, wszędzie billboardy, gdziekolwiek, już teraz naprawdę na pewnym etapie w centrum miasta bardzo trudno jest znaleźć jakikolwiek billboard przedstawiający co innego. I teraz te wszystkie ataki, bądź krytyka ze strony liberalnej części aktywistów politycznych zaczęły być brane na serio. Do tego czasu ich przekaz był pełen wściekłości, agresji, wulgarny, zresztą nadal się nie zmienił, to znaczy tylko wśród Niektórych ludzi się zmienił, ale dalej większość z nich posługuje się według mnie odrażającą retoryką agresji. Agresja, jak już wspomniałem, według mojej opinii nigdy nie jest rozwiązaniem zawsze jest szansa, żeby albo się dogadać, albo werbalnie pocisnąć. I zapewniam Was, że większość ludzi myśli podobnie. Większość ludzi jest dosyć mocno umiarkowana, zatem nie widzę sensu, aby wyskakiwać ze skrajnością przed szereg. I moi drodzy, dokładnie to się stało według mnie po tej stronie ProLife. Wyskoczyli ze skrajnością przed szereg. Przekaz był umiarkowany, arty były umiarkowane. Wszystko było dobrze dopracowanym propagandowym majstersztykiem, dopóki nie zaczęli spamować. Wcześniej istniało bardzo mocne prawdopodobieństwo, że ludzie właśnie pójdą w stronę pro life i zaczną bardzo ochoczo wspierać ideę całkowitego zakazu aborcji. Na tym etapie twierdzę, że jest wręcz przeciwnie. Ludzie będą chcieli powrotu natychmiastowego do kompromisu, a winę za to według mnie ponosi właśnie pro life, które przegrało nie z jakimiś aktywistami, nie z feministkami, tylko same ze sobą, same ze swoją naturą zawsze Wielką cenę wciskania swoich poglądów innym. Paradoksalnie, druga strona też ma ten problem. Zapewniam, że to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia i zapraszam Was do wypowiedzenia się na temat swojej w komentarzach, ponieważ one jak zwykle były, są i będą Wasze. Pragnę także z całego serca podziękować moim wspaniałym patronom, ponieważ mamy już sześciu, moi drodzy. Mamy przemka. Primus Interpares. Mamy Anonimową. Mamy Marcina. Mamy Gustawa. Mamy Cezarego. Ale także, moi drodzy, dołączył Einar. Wobec tego dziękuję wam wszystkim z całego serca. Tym, którzy zainteresowani są, odsyłam do opisu. Tam jest link do Patronite. Możecie wpłacić jednorazową e, składkę, że tak to określę, chociaż to jest właściwie darowizna. Możecie wpłacić e, tylko i wyłącznie cały abonament w ogóle, albo możecie sobie sobie wybrać pakiet, który was interesuje. Zapraszam was jak zwykle do opisu, zapraszam was jak zwykle do komentarzy, ponieważ to jest tyle, na dziś. I dziękuję wam za oglądanie.